minioną niedzielę powodzenia Malbork była gospodarzem turnieju, w którym wzięły udział m.in. Wieżyca Pelplin, Concordia Elbląg, Banaczek Pruszcz Gdański czy aż 3 zespoły Pomyzani. Na brak emocji nie można było narzekać, co potwierdza duża liczba zdobytych bramek. Jak podkreślają jednak trenerzy, wynik był sprawą typowo drugorzędną, a w samym turnieju chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę i pokazanie młodym piłkarzom, na czym polega sportowa rywalizacja, kończąca się nieraz nawet łzami. Arkadiusz Wesołowski, jestem trenerem najmłodszej grupy w Pomyzani, czyli rocznik 2006, najmłodsi, czyli 7-8, nawet 2009 zawodnicy są. Tak jak widać, pogoda dopisała, to chyba główny plus, zawodnicy, frekwencja również. No jest to turniej jakby ligowy, czyli narzucone są odgórnie drużyny przez związek. Z takimi drużynami spotykamy się co 2 tygodnie. My pozwoliliśmy sobie wystawić 3 drużyny w związku z tym, że no, u nas trenuje 30 zawodników. Każdemu z tych chłopców chciałem dać szansę, mimo że wiadomo, ta druga, trzecia drużyna, no może wyniki gdzieś tam są różne, ale to nie jest dla nas priorytetem, bo wiadomo, że chodzi o tą zabawę, czyli tak jak widzimy, dzieci się bawią i, no i to jest najważniejsze. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Tomasz Łomicz. Jesteśmy organizatorami, przez co mogliśmy wystawić 3 drużyny. Jedna z tych drużyn to jest ci najmłodsi, którzy są tacy. No i oni już powolutku też sobie zobaczą dzięki tej okazji, jak to wszystko wygląda, że warto przychodzić, warto trenować i poświęcić trochę tego czasu. No i samo to, jak Państwo tutaj widzicie, proszę spojrzeć po tych rodzicach, po tej zabawie, muzyka, bardzo fajna impreza zorganizowana. Także myślę, że to jest, pogoda nam dopisała, także myślę, że wszyscy są zadowoleni, no a wyniki sportowe, wiadomo. Przyjdą same. Może nieskromnie to zabrzmi, ale no ja mam nadzieję, że tak jak tutaj już powtarzałem nieraz, ja mam nadzieję, że za 10-15 lat będę mógł usiąść na stadionie ekstraklasowym czy pierwszoligowym i tam zobaczyć swoich zawodników. Pozostałem oczywiście życzę, żeby reprezentowali barwy Pomyzani, ale tak jak mówię, nasi zawodnicy nie różnią się niczym od zawodników z Warszawy, z Elbląga, z Gdańska. To pokazują chociażby turnieje, które tak jak mówię, no dzisiaj, ten dzisiejszy turniej jest tak niefortunnie złożony, że złożył się jeden dzień po turnieju bardzo ważnym, znaczy bardzo ważnym, może bardzo fajnym dla nas, który graliśmy wczoraj w Starogardzie. I tam bardzo dobrze pokazaliśmy na tle takich zespołów jak chociażby Chojniczanka, gdzie wiadomo, że Chojnice no, są bardzo prężnym klubem. Zajęliśmy tam ostatecznie 3. miejsce, także czy widzę w Pomyzani, no jak najbardziej mówię, ale ja chciałbym, i to jest moje marzenie i jakiś tam cel, żeby mówię, któregoś z tych chłopaków zobaczyć na troszkę wyższym poziomie. Za 2 tygodnie mamy bardzo prestiżowy, chyba najbardziej taki turniej, w którym uczestniczyliśmy w Gdyni, bardzo prestiżowy turniej, w którym weźmiemy udział, tam Bałtyk organizuje turniej, zostaliśmy zaproszeni, będą drużyny również zagraniczne, także to będzie dla tych chłopców taka konfrontacja pierwszy raz. Gdzieś tam z chłopcami no, z innych krajów. Myślę, że to jest fajne wyzwanie. Zobaczymy, jak to wypadnie, no ja jestem spokojny. O wyniki, chociaż tak jak mówię, one nie są najważniejsze. Przede wszystkim uczymy się grać w piłkę. To jest najważniejsze. Wiem, że czasami rodzice tego nie rozumieją i tutaj jakby taka gorąca prośba. Przy okazji tego pewnie ktoś to gdzieś tam będzie oglądał. Chciałbym uczulić wszystkich rodziców, nie tylko tych od nas z drużyny, ale innych drużyn, chłopców właśnie w takim wieku. Żeby pamiętali, że to jednak wynik jest sprawą drugorzędną. Wiem, że są emocje, wiem, że wszyscy chcą wygrywać, fajnie wyglądać, ale pamiętajcie, że te dzieci muszą się uczyć grać w piłkę, bo za 2, 3 lata, 4 oni niektórych rzeczy już nie nadrobią, które teraz po prostu muszą mieć wpojone. Rodzice powinni z boku zagrzewać, a nie, zdarza się też, oczywiście słychać tutaj z boku, że rodzice bardziej chcą niż te dzieci, prawda? Oni, moim zdaniem, oni robią krzywdę. Oni są od tego, żeby je zagrzewać, pomagać, żeby po prostu one chciały, tak? A tu nie chodzi o to, że tata krzyknie, że źle zagrały, że nawet jak źle zagrał. Na tym etapie to nie ma żadnej, to nie gra żadnej roli. Dzień dobry, jestem Bartek. Dzień dobry, jestem Oliwier. Dzień dobry, jestem Adrian. Dzień dobry, jestem Milan. Dzień dobry, jestem Adrian. A no trudno powiedzieć, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, ale jedno jest pewnie, a następny turniej mamy w kieszeni. Na pewno. Na razie mamy 2 remisy i 3 wygrane, ale myślę, że wygramy z KP Starogardem i Wieżycą Pelplin. I myślę, że będziemy mieli 1. miejsce. Ja się cieszę z tego turnieju, że odbył się akurat w tym miejscu. Na kolejny turniej myślimy, że będziemy na podium. Ja myślę, że będziemy czwarty. Raz rzędu na podium. Ale będziemy mieli wygrany w kieszeni. Na pewno? Jesteś tego pewien? Tak, ale
słowo. Pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają. Moją krzepę. Ja bym chciał pozdrowić moją rodzinę. Mamę, tatę, moją siostrę i dziadka. Regionalna 24.pl TV Malbork, TV Sztur, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.